jesteśmy również katolikami tej sali i używanie tęczy nie obraża katolików. Ozdabianie aureoli Matki Boskiej tęczą bardzo wielu katolików nie obraża w Polsce i bardzo bym prosiła, żeby nie używać takich słów odnoszących się do ataków, brutalności, świętokradztwa i tak dalej, bo nie jest to po prostu prawdą, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Droga pani europoseł, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że rzeczywiście siedzi tu wielu chrześcijan, tylko dobrze wiemy, że wiary nie wolno relatywizować. I nie może być tak, że obok tej tęczy, o której pani powiedziała, a wizerunek Matki Bożej i jej koronacja, to już jest w tej chwili ponad 300 lat od koronacji wizerunku. Tam nie było i nie przypominam sobie, bynajmniej ja, a żyję już 53 lata na świecie, żeby w tym wizerunku była tęcza. To była jawna prowokacja. I druga rzecz, jeżeli wizerunek Matki Bożej na jednym z wydarzeń w Gdańsku umieszcza się w tle waginy, to jakże to nie jest jak dyskryminacja chrześcijan? Szkoda, że to jest wojna polsko-polska tutaj. Jest mi za nią wstyd, ale nie my ją wywołujemy. Dziękuję bardzo. Jestem Polakiem. I w 2019 roku w sercu Europy są miejsca w Polsce, w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść. Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść. Bardzo konkretnie, który sklep i który hotel? Bo widzi pan, ideologia bardzo często posługuje się ogólnikami. Próbuje wywrzeć wrażenie potęgujące wyimaginowany problem. A ja chcę wiedzieć, to jest poważna izba, poważna debata, który sklep i który hotel. I drugie, po drugie, musi pan przyznać, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej i policja podczas marszu LGBT w Białymstoku, który był obliczony na około 1000 osób, ochraniała ten marsz. Było ponad 700, blisko 800 policjantów i czekała kilka dni, żeby zgłosili się ci, którzy ewentualnie ucierpieli. Podobno nie było z tym problemu, a nawet opublikowała policja wizerunki osób, kończę już, wizerunki osób, które ewentualnie mogły używać słów nienawiści. Proszę podać konkrety.